Komisja rewizyjna to organ kontrolny działający m.in. w stowarzyszeniach, spółkach czy spółdzielniach. Ustawodawca to ciało wprowadził również do instytucji samorządowych. Komisje rewizyjne działają w gminach, powiatach czy samorządzie wojewódzkim. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. 6 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego wybrała do komisji 7 członków. W tej nie znaleźli się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. To budzi od razu szereg pytań i wątpliwości. Ja naprawdę boję się pomyśleć, co może być zrobione przez zarząd powiatu, że tak bardzo boją się kontroli. No, boją się tej kontroli wyraźnie i próbują uciec od tego, żeby rada kontrolowała, żeby opozycja kontrolowała zarząd. A nie tak powinien wyglądać samorząd. Wybór ten najpierw został uchylony przez wojewodę świętokrzyskiego, a następnie trafił na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. 10 kwietnia stwierdził on nieważność uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Po wysłuchaniu ustnych motywów, bo nie mamy jeszcze formy pisemnej, jakimi kierował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, możemy stwierdzić, że mamy wątpliwości co do zasadności tego wyroku. Wystąpiliśmy o uzasadnienie jakby z ciekawości, bo to też jest pewnego rodzaju wykładnia prawna, która może nie tylko nam być potrzebna. Natomiast w tej chwili mamy tylko przekaz ustny. Wątpliwości są, ale jak poinformowała na konferencji prasowej starosta Marzena Dębniak, od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach nie będzie składane odwołanie. W tej chwili, patrząc pod uwagę, że do 2 lat możemy czekać na prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, a mamy stan prawny, że nie mamy komisji rewizyjnej, która musi być, zbliża się absolutorium i ta komisja oczywiście musi działać. Pan przewodniczący Rady Powiatu, do którego to należy kompetencji, podjął decyzję, że nie będziemy tutaj wnosić tej skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z decyzji sądu zadowoleni są radni opozycyjni z Prawa i Sprawiedliwości. Cały proces dotyczący wyboru komisji rewizyjnej przez Radę Powiatu i próba wyeliminowania z tej komisji członków Prawa i Sprawiedliwości, jak widać, był procesem niezgodnym z prawem. Potwierdziła to wojewoda, potwierdził to sąd administracyjny. Do obowiązków komisji rewizyjnej należy m.in. opiniowanie budżetu powiatu. Komisja występuje również z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi. Komisja rewizyjna zostanie najprawdopodobniej wybrana ponownie na najbliższej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego. Że na najbliższej kwietniowej sesji Rady Powiatu ta komisja rewizyjna będzie wybrana. Oczywiście można gdybać, że możemy jednak próbować walczyć przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ale gdyby wyrok wyszedł jakby po naszej myśli, no to już się zrobi kuriozalna sytuacja, bo nagle komisja, która będzie wybrana, za chwilę, za 2 lata jakby jej nie było, więc skończymy na wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, przyjmujemy go z pokorą, naprawiamy. W konferencji prasowej oprócz starosty Marzeny Dębniak brał udział wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Łukasz Witkowski.